Co, Ola? Chcesz też wywiad? Chodź, chodź! Zamienimy się, chodź! Musisz przekazać pałeczkę. Ola, przekazujesz pałeczkę? O, Ola jako... robi wywiad! O, nie, no! Chodź, Ola, ja powiedziałam Mali, że to była jej pierwsza, jedna z pierwszych nagród, tylko najważniejsze, żeby sodówka nie uderzyła jej do głowy, bo to ją zgubi. Tak, ja obiecuję tutaj, że tak publicznie, nie publicznie. Publicznie obiecuję, że tak nie będzie. A i obiecaj publicznie, że coś postawisz. Tak, publicznie te pieniądze dostałam, to... No, to powodzenia Mali. To dziękuję, to pa! Jestem najzdolniejszą zawodniczką młodego pokolenia w Polsce. Nie. Dziewczyny, piłka kopana, dzisiaj Polska, Armenia, jaki wynik? Wygramy, na pewno. Ale ile, bo to wiesz, no, bukmacher. To 2-0. 2-0 dla Polski. 2-0 przegramy. Ale wiara. Reprezentantka Polski, widziałaś ją? Dziękujemy. Jak tam pani spała? Długo dzisiaj? 9 godzin spała. Nie, no to, no właśnie. Możemy grać o 24 na zacząć. Tak, wiem, że nie przespałam. Znaczy, sama spałam, ale... No dobra, no, powiedzmy, że wierzymy. Po pierwsze, jak przychodziłam do Chemika, to może od tego zacznę. To nie liczyłam to, że będę w ogóle grała w lidze, że w ogóle dostanę jakąkolwiek szansę. Później była Liga Mistrzyń. I teraz Puchar Polski, gdzie w ogóle o tym nie marzyłam jeszcze parę miesięcy temu, a miałam szansę grania w pierwszej szóstce i te dwie nagrody, no nie dociera to do mnie tak naprawdę, ani ten puchar, tym bardziej te nagrody na pewno najbardziej przyjmujące, gdzie naprawdę mam dziewczyny dookoła siebie, którym, jak powiedziałam wcześniej, mogę buty nosić na trening i to się nie zmieniło. Jakby mi ktoś przed sezonem powiedział, że w Chemiku będę pełnić tak ważną rolę, to zafundowałaby mu badania psychiatryczne i to prywatne. Tak. Bardzo stresowałam się przed debiutem w Chemiku Police. Tak. Jednak to nic w porównaniu z debiutem 13-letniej Mali w drugiej lidze, wtedy stres sięgał zenitu. Tak. Pozostaje mistrzem